Zobaczcie. Dopóki takich głupich ludzi mamy w społeczeństwie, to ci oszuści, te kartele szczepieniowo-polityczne, bankowe będą mogły po prostu pchać swoją propagandę w te pozbawione rozumu głowy. Rodzina, wyszli sobie z vana i maski założyli i łażą po centrum handlowym na dworze w maskach. Przecież to po prostu jest totalna głupota. Już maski gotowe, bo wchodzą do restauracji. Obsługa w restauracji nie nosi masek. No to przez takich głupich ludzi to my cierpimy najzwyczajniej. Patrz, idą dwie kobiety sobie bez masek, a ta pomyka, zasuwa jak parostatek w masce. O maj. Rodzina, zamaskowani, kurczę, po prostu zombie. Apokalipsa zombie. Patrzcie, a tutaj jest... akurat lubię tą restaurację. Nandos. Lubię tu przychodzić na kurczaki. Siedzą ludzie, nikt maski nie nosi. Nikt się nie daje ogłupiać tej propagandzie. O, tu sobie para wychodzi. Nie mają masek. Jest tu normalni ludzie. No tu też para idzie. W nosie ma noszenie jakiś tam masek. A tamci poszli, tamtych czwórka, poszli sobie gdzieś tam dalej. Oczywiście w maskach. Nie wiem, ci ludzie to lubią chyba wdychać swój dwutlenek węgla i smród z zębów, czy jak. Bez sensu to jest. To jest takie zidiocenie rodzaju ludzkiego. Ci ludzie to wyglądają w tych maskach jak Neo w firmie Matrix. Pamiętacie, jak był przesłuchiwany przez agentów? Mr. Anderson. No tu dziewczyny wychodzą bez masek. Szanić maski. Mr. Anderson. I pamiętacie, on wtedy stracił twarz. Przestał mieć usta. To tak właśnie ludzie w tych maskach wyglądają. Planeta małp normalnie. Ale to jest zgodne z tym, co Jezus Chrystus powiedział według mnie. Głupi i gnuśnego serca, aby nie wierzyć we wszystko, co jest u Mojżesza i proroków. No bo tacy ludzie nie wierzą, wielu z tych ludzi to jest zupełnie, wiecie, ateistyczne społeczeństwo. Oni nawet nie wierzą, że jakikolwiek Bóg istnieje, jakiś stwórca, jakiś wyższy autorytet, wyższa władza niż ta ludzka władza. I dlatego nie mają w swojej świadomości, nie potrafią się odwołać do wyższej władzy niż skorumpowane rządy. Rządy skorumpowane przez korporacje. Przez korporacje farmaceutyczne. Tak? Natomiast wierzący w to, co w Biblii jest napisane, to będą ludzie, którym na sercu będzie leżała na przykład konstytucja amerykańska. Te wszystkie poprawki w konstytucji amerykańskiej. Masz prawo do samostanowienia, masz prawo do swojego własnego ciała, masz prawo do tego, żeby swobodnie się poruszać, masz prawo do tego, żeby się bronić. To są prawa, to nie są przywileje, to jest coś, co jest dane tobie od Boga, od Stwórcy. Ale jak szatan cię przekona, że nie ma Boga i jego słudzy cię przekonają, że nie ma Boga, tylko jest teoria ewolucji, która jest teorią, a nie faktem, a ludzie mówią, że to jest fakt. To są głupi ludzie. Żyjemy w społeczeństwie głupich ludzi. Głupi i gnuśnego serca, aby nie wierzyć, nie móc uwierzyć we wszystko, co jest u Mojżesza i proroków. Co jest u Mojżesza i proroków? Skąd my się wzięliśmy i po co jesteśmy? Jesteśmy stworzeni. Dana nam jest wolność od Boga. Tylko szatan chce nam zabrać tą wolność. I te satanistyczne elity chcą pozbawić nas tego, co jest nam dane jako prawo od Stwórcy. To są nasze prawa dane od urodzenia. Hallelujahła. I to jest duchowy konflikt, to co się dzieje w tej chwili na ziemi. Szatan i jego sługusy chcą pozbawić rodzaju ludzkiego jego godności danej od Stwórcy, przez Stwórcę. I ja wierzę, że z tymi satanistami współpracuje również papież. To też jest organizacja satanistyczna. Też to są głupi ludzie i gnuśnego serca, ludzie, którzy tkwią w tej głupiej religii, czy to katolickiej, czy jakiejś innej chrześcijańskiej. Nie lubię chrześcijaństwa, dlatego że nie lubię diabła. Hallelujahła. Jeszcze tak powiem dla rekordu, że ja nigdy maski nie nosiłem. Przez cały ten czas tej histerii, tego zadiablania umysłów ludzi, to, o, znowu, fajnie, ludzie bez maski idą. Lubię tak. Lubię taki widok, lubię widzieć ludzi, nie noszą tych szmat na twarzy. Nie dają się zastraszyć
tym kłamstwem diabelskim, tym medium skorumpowanym. Ja nie nosiłem maski ani razu. Ja nie jestem niewolnikiem, żeby posłusznie nosić maskę, jak jakiś osioł totalny. Halleluja. Bogu chwała za to, że daje mi wiarę i usuwa wszelki strach. Halleluja. O, tu też już gamonie. Maskę posłusznie zakładają, bo będą zaraz atakować będą drzwi restauracji. To jest żenada. To są żenujący ludzie. Maseczki już założone, już myślą, że wykonują obowiązek obywatelski. Nie, w tych maskach to robią z siebie głupców. Pomagają tylko tej mafii szczepieniowej. Aż to jest żenujące. Po prostu ja dlatego już od 2 lat to tak czasem myślę sobie, bym się wyniósł z Europy gdzieś na Florydę. Tam, gdzie jest normalniej, nie? Ale normalnie to jest po prostu jak Boga masz w sercu, jest wtedy normalnie. No jest normalnie, może być normalnie, jest radosne, jest kiedy ludzie mają Boga w sercu dookoła, ale jak nie mają Boga tylko w sercu ich trwoga, no to nie jest fajny widok. Widzieć tych niewolników kłamstwa, to nie jest zachęcający widok. No. Halleluja. Szalom na każdy wierny Bogu dom. Sprzeciwiajmy się diabłu, a ucieknie od nas. I tyle. Halleluja. Niech was wszystkich Bóg błogosławi i daje wam dużo wiary do serca i dużo zachęty.